Ojo, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls 3 i tak, ten odcinek poświęcimy rzeczom, które miałem zrobić wcześniej i których ostatecznie nie zrobiłem i które mam nadzieję zrobić w końcu teraz, tak więc cóż, idziemy do ptaków najpierw, ponieważ Gandalf przypomina mi pod prawie każdym filmem, żebym poszedł i wymienił te rzeczy oraz żebym poszedł do skarbu, który tu minąłem po prostu. W ogóle dziękuję bardzo Gandalfowi, że pod każdym filmem właściwie pisze i właśnie przypomina o wszystkim, co zrobić i tak dalej. Radzi też, więc dzięki ci za to. Dobra. I tutaj możemy teraz wymienić kilka rzeczy. I jest to, jeśli się nie mylę... wait, inaczej. Tutaj... Jest to po pierwsze kość nieumarłego, którą... chwilka... Wyrzuć... Jedną... Okej, mam nowy... Nowy gest... I żelazny karwasz. Okej, dobra, mamy jedną rzecz. I oprócz tego jeszcze mogłem wywalić coś, bombę zapalającą, jak pamiętam. Tak więc też wyrzucimy jedną. Dużo dumek tytanitu. Nice, dobra. Czyli mamy do ulepszenia broni jedną rzecz. I drugą... Druga to jest fragment pancerza i będę musiał chyba zebrać cały pancerz, by zrobić coś z tego. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Dobra, to już mamy. Myślałem, że to jest fragment, przedmiot, który pozwoli nam zrobić zbroję, a to po prostu są już karwasze żelazne do zbroi jakiejś. Dobra. No i kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to zejść tutaj, gdzie nie zszedłem ostatnio. A tutaj mamy skrzynię, która nie jest mimikiem. Chyba nie. Tutaj raczej nie byłoby pułapki. I mamy srebrny sygnet chciwego węża, co mi się niesamowicie przyda, ponieważ muszę zebrać duszę, by sobie otworzyć tą wieżę tam. A to zwiększa zdobywanie dusz. Tak więc... Wchodzimy tu. Okej, żyjemy. I tak jak widzicie, zwiększyłem sobie też butelkę Susa. Zużyłem ten fragment kości nieumarłego na to. Dzięki temu mamy już na plus 1 i będziemy lepiej się leczyć. Co też jest plusem. I teraz... tak, tutaj chyba wszystko zrobiłem. Tak sądzę, przynajmniej na razie. Tak więc lecimy do wysokiej ściany Lothric. Znowu. I tym razem... Przejdę koło tego smoka. Tym razem go ubiję. Znaczy nie ubiję go, nie będę z nim walczył. Ale postaram się tam przebiec koło niego. I pójść do skarbu, który tam jest, podobno. Nawet jeśli nie okaże się jakoś specjalnie przydatny, to ja go wezmę, żeby po prostu mieć wszystko. Jak mówiłem, chcę przechodzić tą grę dokładnie, jak najdokładniej i... To przewiduje zdobywanie czego popadnie, nawet jeśli mi się to coś nie przyda. Opa. Okej. Ten nie wstał. Tutaj widzę, że mogę... O kurde. Nie zauważyłem, że tu wejście mam. Tam jest smok, co prawda. Który nie wiem, czy tu będzie działał ogniem, czy nie. Ale... Kurde. Ej, nie zauważyłem tego miejsca wcześniej.
I to jest moje dokładne przechodzenie, dobra. Ale ważne, że zobaczyłem w końcu. Aj. O. Nie udaję martwego. Tu nic nie ma, nic. Mamy przedmiot. Lornetka, okej. Tu coś jeszcze. Te drzwi zamknięte pewnie, tak? Tak, i ktoś tu leży, kto na pewno jest martwy. Chyba tak. No dobra. Czyli tu nic więcej nie mamy. Chyba, że koło tego smoka coś jeszcze? Ja się boję, że on zaraz tu zionie i mnie spali. Bed. Tu chyba nic nie mamy już. Nie, tu nic nie ma. Okej. Czyli może mi się na dół. No zabijamy ich wszystkich. Nawet jak nie muszę, to po prostu dla spokoju zabiję ich. I przy okazji tak trochę wprawię się sportem w grę, bo znowu nie grałem parę dni i wyszedłem z sprawy, co widać zresztą. Niestety. No i ci tutaj. No chodź. Chodź do mnie. Chodź. Spróbujemy tego. Tak. Dobra. To był zły pomysł. Fuck! Tego się nie spodziewałem. Że on tutaj wleci. Przedmioty. Się. Tak. Za wcześnie. Run! Mam pałkę. Okej. Tam jeszcze jakiś przedmiot jest. Znaczy tam dalej. Fuck! Żyje. Dobra. Co jeszcze mnie czeka? Schody. No, schody też mogą być przerażające. Niewątpliwie, i tam mamy skrzynkę. Zaraz skrzynkę ogarniemy, tylko tu chcę wejść. No tu mamy. A, spoko, tu mam skrót. Ja mam naszego przyjaciela z starego. No. Dobra. Zapomniałem, że muszę trochę agresywniej podchodzić do nich. Ale dobra, mamy skrót.
Nie wiem po co mi on jeszcze, ale nie będzie. Mamy skrót, mamy... nie mam tu nic więcej. Mam przeciwnika. Nie wiem skąd ty się tu wziąłeś, ale niech ci będzie. Tak! Zabij mi najprostszy przeciwnik. Dobra. Aj. I... tak, tutaj mamy... no mimika, o którym już wiem, że to jest mimik. Jeszcze dotknięłem plamy krwi. No, mało kogo zabija skrzynka raczej. Tak więc mamy tu mimika. Jest tutaj pole oczyszcze. Pod walkę z nim. Mogę to zniszczyć? Nie. Dobra. O, no i załatwimy go. Okej. Dobra. Nic nie mówiłem. Tak, wiedzieć o przeciwniku, a i tak zginę z jego ręki. Całuję. Przynajmniej mamy skrót. Jednak... to przyczucie, żeby najpierw znaleźć przejście z miejsca, do którego się weszło, a potem się rzucać na przeciwnika, jednak się przydało w tym momencie. Aj, pierwszy mimik mnie zabił. Nawet mnie nie zaskoczył, bo widziałem o nim. Chociaż i tak zawsze sprawdzałem skrzynki. Więc i tak pewnie by mnie nie zaskoczył, ale... no cóż. Easy. Dobra. No, już mi lepiej idzie. Nie udaję martwego. Ty też nie? Ktoś jeszcze? Ktoś. I dobra, podejście do mimika numer 2. Ale on miał mnie na strzała, cholera. Wiesz co? Ja cię zastrzelę. Haha! Trollololo, jak tu wejdziesz? Mam nadzieję, że nie umie korzystać z drabiny. Nie, nie umie. Dobra, ubijemy go tak. Hihi. Nie, on ma mnie na strzał, po prostu ja nie chcę z nim walczyć. Kurde. Ale on też tak nie łazi za mną. O, mam cię. Cześć. Tu może stać. No, wracaj no. Podejdź no do mnie. Chodź. Ktoś dalej. Jest tam. Teraz tu. O, mogę trafić. Kolano.
Haha! Już nigdy nie zostaniesz poszukiwaczem przygód. Mimiku. Kurde. Jezu, nie strasz mnie. Ale widzieliście, jak wyskoczył przez ten, przez tekstury na chwilę? Ale mimiki są mocniejsze niż ostatnio. Ostatnio, jak się nie dało przez nie zaskoczyć, to było, może było zabić po prostu. Bo jakoś potężne nie były, a teraz tutaj jest. Jeden strzał i po mnie. Jeszcze jakby tutaj przyszedł wcześniej na niższym levelu. Już w ogóle. Nie wiem, czego miałbym szukać w walce z nim. Śmierć na pewno, ale poza tym pytam się. No kurde, Mendo, chodź do mnie. Aha. Nie. O. Jejku. Ale on mi straszy cały czas tymi dziwnymi skokami. Dobra, tutaj zrobię sobie miejsce troszkę. O, od razu lepiej. Tu też. Gdzie on jest? Tu. No, już prawie. Teraz mi zginął. O, jest. Jeszcze żyje. Giń. Yes. Udało się. I mamy symbol chciwości. Super. O, dobra. O, jeszcze coś tu jest. Topór wojenny głębin. No dobrze. Tak więc chodźmy teraz po razem tu. Oho, ci tutaj. No chodźcie. Tak! Jest! Gdzie dalej? Tak! No, dobra. Trzeba jeszcze raz tam przejść. Ty, Mendo. Nice. Kurde. Ajajaj, dobra. To tak. Mimik. Mika nie ma, to był jednorazowy przeciwnik. Gorzej, jakby on się odradzał. Wtedy byłby dosyć kiepsko dla nas. Ale wait. Mieliśmy pancerz, który dało zwiększoną odporność na ogień.
To był chyba ten. Tak, to załóżmy sobie ten set. Cały. Tak, on cały. Jest cały set odporny na ogień po prostu, tak więc go sobie założymy. Tutaj też zmienimy i teraz mamy ile? Ogólnie statystyki. Right. Wow, w ogóle zajebiście to wygląda. A, może tak pochodzę później. Na razie nie. No ale wolniejszy jestem przez to. Estus, jak zionie ogniem. No zdecyduj się, no. Dobra. Będzie jeszcze raz. Tak. No i teraz jak tylko zniknie ogień, to może biec. Teraz. Fuck, stawaj, stawaj, stawaj. Przedmiot. Drugi. Awesome. Żyjemy? O kurde. To może się zmienić jeszcze? No, coś nam ta odporność dała. O, dobra. Ale zdejmujemy to, bo za ciężka nasza postać jest. O, dobra. Biegniemy tu. No jesteśmy z powrotem tutaj. Jeszcze informacja, by uwolnić więźnia była. Kurde. Gin. Tylko nie wiem, gdzie ten więzień jest i o którego więźnia chodzi. Ups. Zaraz obczaję sobie klucze, jakie mam. No, to jest myśl. A, dobra, white. Inaczej, zjedziemy sobie na dół. I tu były chyba drzwi zamknięte, których nie mogliśmy otworzyć. Ups. Udało się. Tu był przeciwnik. Jest przeciwnik. Cholera, to wybuchnie. Albo nie. Tutaj nie ma nic. O, właśnie tutaj. Ale... nie, może muszę otworzyć, czy nie? Zamknięte. No to... nie wiem, jak go mam uwolnić. Nie ogarniam. Aha. Dobra.
Tak więc wracamy sobie na górę. Ponieważ nie ogarniam, jak go mam otworzyć, skąd mam wziąć klucz do niego. Nie, może gdzieś tutaj jest. Te beczki z prochem są. Ale to nic nie ma przecież, cholera to. Albo tutaj może przejdziemy teraz. Zamknięte. Super. Naprawdę cieszę się, że wszędzie jest zamknięte i nigdzie mogę wejść i tak kręcę się bez celu. No bo tu żadnego przejścia dalej nie ma. O, tutaj jedynie tutaj mogę iść, pobić się tego. Pozbyć się tej dwójki. Podbić jego. Podbić jego. No i co ja mam? Chyba. A, dobra. Wiem, gdzie mogą być klucze. To jest tam, gdzie nie zwiedziliśmy kompletnie. To sobie teraz pójdziemy. Kurde, mogę odnowić astusy, ale mi się nie chce. Dobra, trudno, pójdziemy na dwóch. Postaram się nie umierać. Ewentualnie potem będzie wracanie się po duszę. Też prawdopodobna opcja. Całkiem. Załatwieni. No i tego tutaj trzeba załatwić. Cześć. Spotkaliśmy się już kiedyś. Pamiętasz mnie? Fuck! Nie w tą stronę. Dobra, to było głupie. Run! Wracamy się po duszę. Nie idzie mi w tym odcinku. Ale w następnym będzie lepiej. Dobrze, że w sumie zajmujemy się takimi rzeczami pobocznymi bardziej, to tak też mogę sobie na więcej lamienia pozwolić. Dobra, ten przebiegł. Ten rzuci sztyletem, albo nie. Jasne. Przydałby się też łuk ulepszyć, tak nawiasem mówiąc. Albo zdobyć lepszy. O, zdobyć lepszy, to jest myśl. Tylko nie wiem, gdzie zdobyć lepszy, ale... Oj tam. To są... Niezbyt ważne szczegóły. Ważne, trzeba zdobyć lepszy łuk, to gdzie go znajdziemy, to inna sprawa. Już mam 500 dusz prawie. Teraz przydałoby się odzyskać te, które gdzieś tu leżą. Gdzie? Tu, jak ładnie. Okej. Kurde.
Nie lubię tego jak ciosu tarczą. Padł. Strzelec. Tak. Dobra. Przynajmniej teraz dużo stusów tutaj mam, więc spoko sobie zapomniałem o nim. Już chciałem backstabować. Cześć. W sumie nie wiem czemu się zabijam, ale tak chyba dla... żeby wszystkich mieć. I tak wiem, że tutaj jesteś. Fuck! No, widziałem. I co mi to dało? I tak, tu nic nie było, tu nic nie było, dobrze. Chwila. To jakieś przejście jest? Tak! Ja go nie widziałem. Ja nie widziałem go, bo tam przedmiot został. Zielony bąk. Spróbuj skok. Nie, dzięki. O! Zbugował się. No. Kurde. Stań tak, żebym mógł cię zabić. Dobra. Ogólnie mogę się wyhealować do pełna. Tak dla pewności. Teraz tego pisa uszczelimy, bo mnie denerwuje on. Good. O, tamten ziomek, albo ten ziomek jest bliżej. Ale patrzcie, jak oni zawsze dokładnie wiedzą, gdzie ja jestem. No. Wyżyj się. Już. No, tutaj jestem, no. Ej. No i chyba tyle. Tutaj więcej nie ma. Mam nadzieję, że nie, bo zamierzam tu zejść i zabić ostatniego. A, jeszcze tam. O, co ty tu robisz w ogóle? Cześć. Ira, gdzie był ten ziomek? Niżej, wyżej? Zabiłem go już? A, tak, dobra. Myślę, że tu jeszcze jakaś niżej platforma jest. No, ale jednak nie. To co, przedmiot? Fragmentem stusa, jak miło, 10. 9 będzie. Pieseł. Fuck, gin. Jejku, tej ataki. Klucz do celi, o, w końcu, dobra. Uwolnimy ziomka.
Tu nic nie ma. To jest jedyne przejście do tego tu. No to... Tu już wszystko wzięliśmy chyba. Tato. Dobra. Zmywamy się stąd. O! Tu coś jeszcze jest. Tytanit, jak pięknie. Tego szukałem. Znaczy... No, nie szukałem w tej chwili tytanitu, ale wiecie o co chodzi. I mamy już 6638 dusz. Czyli tak naprawdę jeszcze trochę i będziemy mieli do tego klucza kolejnego. A na razie pójdziemy sobie do Tycylii na dole i uwolnimy tamtego ziomka. W sumie by sobie jeszcze dużo dorobić, to ich możemy pozabijać. No, mało, ale... Zawsze kilka dusz więcej. Do tych... 20 tysięcy chyba? Troszkę tego. To jest ten ziomek też. Dobra, zejdziemy do niego. Udało się. Tu też. Zapomniałem o nim. Nie, to pchnięcie nie włócznią, tylko tą kataną jest wspaniałe. Po prostu najlepszy atak, jaki może być. Tak, tu nic nie ma. Dobra, otwieramy. Hello. You know Taylor, are you? No nie. No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Okay. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. Okay. I zniknął. Spoko. Niech będzie. I teraz chodźmy jeszcze, zobaczymy, czy tym samym kluczem otworzymy drugie przejście. Bo tutaj jeszcze mam drugą, której no też nie mogę przejść. Zamknięte. Idziemy na górę. Znaczy ogólnie to tak zauważyłem, że odcinek się przeciąga, tak więc myślę, że teraz go zakończymy. Chwila, Loretta u stóp wysokiej skały, to nie jest ta, co nam dała sztandar? Możliwe. Pójdziemy do niej. A póki co... Wrócimy się do kapliczki i zakończymy odcinek. Bo już chyba zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić w tym odcinku, tak więc... Nie będę już dalej przedłużał, tylko zakończymy. No i cóż, mam nadzieję, że się nie chciałem podobał mimo mojego dzisiejszego lamienia. No i zapraszam was do kolejnych odcinków z Dark Souls 3. Bye bye.